Witam was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jestem w Krynicy Morskiej, idziemy na plażę wejściem 23. W Krynicy Morskiej mamy naprawdę bardzo fajne plaże. I oczywiście możemy tutaj świetnie wypoczywać. Piaseczek. Ciekawy jestem, czy byliście kiedykolwiek w Krynicy Morskiej, na przykład na Latarni Morskiej, czy też właśnie na plaży. Jednak polskie plaże są najpiękniejsze na świecie, to każdy wie. Może morze nie jest najlepsze, ale plaże są cudowne. Super piasek. Tak to wygląda. Dużo ludzi. Oczywiście parawany. Toalety. Naturalnie, że płatne. Ciekawe ile. $2,50 damska, $2,50 męska. Idziemy w stronę wody. Musisz kapelusz założyć. Krynica Morska. Bardzo dużo ludzi. Wspaniała plaża. Długa, szeroka. Idealne miejsce do zabawy dla dzieci oczywiście. Budowanie zamków z piasku. To żaden oczywiście problem dla chcącego, nic trudnego. Trochę dzisiaj wietrznie. Super, naprawdę super. Krynica Morska na plażing, wypoczywanie, super. Ludzi bardzo dużo, ale jak widzicie, rewelacyjnie. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście kiedykolwiek w Krynicy Morskiej. Ja jestem tutaj pierwszy raz w życiu na plaży i jest naprawdę bardzo, bardzo w porządeczku. O, tutaj ciekawa budowla.
będziemy zobaczyć kosze wiklinowe, strefa relaksu. Te kosze wiklinowe są naprawdę bardzo fajne. Wynajęcie kosza jeden dzień 40 zł. Od 9 do 21. Ale w takim koszu jest super. Bardzo polecam. Fajne miejsce. Super. Do relaksu. Jeżeli ktoś na przykład nie chce ze sobą brać swoich różnych kocy i innych leżaczków, czy też parawanów. Fajnie się to wszystko prezentuje. Plaża w Krynicy Morskiej. Moim zdaniem rewelacja. Cześć.